jesteśmy. Nie jesteśmy w ogóle żadnym zgrupowaniem religijnym. Nie jesteśmy żadnym zborem Jehowych. Nie jesteśmy żadną grupą katolicką. W ogóle nie mamy nic wspólnego z religią. Wiecie, ale ludzie, zatrzymajcie się na chwilę. Nadstawcie swego ucha i posłuchajcie tej mowy. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście w swoim życiu poznali Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludźmi różnego pokroju. Pochodzimy z różnych miast. I wiecie co? Połączyła nas miłość Boga Wielkiego. Połączyła nas miłość Boga, który za każdego z nas oddał swego Syna na krzyż Golgoty, żebyśmy byli zbawieni. Kochani, mam na imię Tomasz, na nazwisko mam Kowalczyk. Przyjechałem tu ze swoją żoną. Przyjechałem ze swoim serdecznym przyjacielem Tadzia. Przyjechaliśmy do naszych serdecznych przyjaciół z Kolna, by mówić wam, jak cudowny i jak piękny jest Bóg. Będziemy składać wam nasze świadectwa, jak realnie w naszych życiach poznaliśmy świętego Jezusa Chrystusa, jak w naszym życiu pojawił się Pan Panów i Król Królów, Jezus Chrystus, Nazarejczyk. Kochani, nie będziemy wam tutaj prawić jakichś religijnych frazesów, nie będziemy karmić was głodnymi kawałkami, takimi jakimi karmią was w kościołach. Powiemy wam o Bogu mocy, nie o religijnej pierdole, nie powiem ci o malutkim Jezusiku, który nic nie może, bo siedzi w ramionach Maryi. Nie będę opowiadał ci o Jezusie, który wisi na krzyżu i patrzy na ciebie z góry. Nie będę mówił ci o Bogu, do którego musisz iść na kolanach do Częstochowy. Powiem ci o Panu Panów, powiem ci o Królu Królów, Jezusie Chrystusie, który zmienił całe moje życie. Wiecie co? Powiem wam coś o sobie. Całe życie od wczesnej młodości byłem alkoholikiem. Całe życie od wczesnej młodości byłem złodziejem. Byłem narkomanem. Zaspokajałem swoje śmierdzące ego. Kradłem, żeby mieć na narkotyki, a gdy ćpałem, obmyślałem kolejny plan. Jak okraść kolejny sklep, jak okraść coś... sąsiadkę, jak okraść samochód, jak okraść mieszkanie, gdy nie miałem na narkotyki. Chodziłem pod kościoły i okradałem stare babcie. Wyrywałem im portfele z torebek. Zabierałem im ostatnie pieniądze na ich chleb. Wiecie, byłem bardzo złym człowiekiem. Jakiś czas temu zakochałem się w dziewczynie, żyłem w tej patologii, ale spotkała mnie miłość. Zakochałem się w dziewczynie, wiecie co? Nosiłem ją na rękach, ale dalej kradłem, dalej ćpałem, dalej byłem zły człowiek. I wiecie co? Doszło do tego, że zostałem przez nią zdradzony. Zrada spowodowała w moim życiu to, że nienawiść z pełną mocą wdarła się do mojego serca i postanowiłem ją zabić. Wiecie, jak podniosłem na nią rękę, jak zacząłem ją katować. Biłem ją każdego dnia, tak jak wy wstajecie rano, robicie se kanapki do pracy. Tak ja zaczynałem swój dzień od chwycenia jej włosów i trzaśnięcia jej głową o szafkę. Od rzucenia nią o ścianę, od kopnięcia ją z pełną mocą w brzuch. Ona jest tutaj dzisiaj ze mną na tym miejscu. Możesz podejść i się jej spytać, czy to wszystko jest prawda. Dlaczego jest na tym miejscu? Dlatego, że w moim życiu zjawił się Jezus Chrystus. I gdy pewnego dnia pobiłem ją tak bardzo, że ona pojechała do szpitala, ja myślałem, że dopiłem w końcu swego, wiesz? Myślałem, że dostała w końcu to, na co zasłużyła se. Ale okazało się, że ona żyje. Wiecie, wziąłem wódkę, nie wypiłem prawie nic, poszedłem późną nocą do ciemnego lasu, siedziałem na kamieniu i knułem plan morderstwa. Jak teraz mam zrobić, żeby ona po tym pobiciu wróciła do mnie? Co mam zrobić, żeby ściągnąć ją na spacer do lasu? Znalazłem bardzo dobre miejsce. Żaden detektyw Rutkowski, żaden jasnowidz Jackowski, żaden prokurator, żaden policjant nie znalazłby jej w tym miejscu. Miałem najlepsze miejsce, jakie można mieć. Ale wiecie co? Gdy siedziałem w tym lesie, knułem plan. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem w głębi swojego serca, że jestem kimś w ogóle, kim nie powinienem być. Pierwszy raz w życiu nigdy nie wierzyłem w Boga.
ale wtedy w tym ciemnym lesie pierwszy raz w życiu spokutowałem, stanęłem na równe nogi, spojrzałem w niebo i krzyknąłem: Jezusie, jeżeli jesteś naprawdę, krzyknąłem: Jezusie, jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, zejdź i zmień mnie, bo ja dłużej nie chcę i nie potrafię tak żyć. To były moje słowa pokuty w głębi mojego serca. I wiecie co? Gdy skończyłem mówić te słowa, stanął przede mną jaśniejszy od słońca, stanął przede mną w blasku swej chwały. On nie oświetlił całego lasu, ale jak stanął przy mnie, świecił blaskiem swej chwały. Stanął przy mnie Pan Panów, stanął przy mnie Król Królów, Jezus Chrystus Nazarejczyk. I on, wiecie, całe życie byłem bydlakiem, całe życie byłem zwierzęciem. Ćpałem, kradłem, chciałem zabić narzeczoną. Chlałem alkohol, okradałem stare babcie, sprzedawałem dzieciom narkotyki, nie wiem czy jakieś dziecko nie umarło od torebki amfetaminy. I ten potężny Pan, ten potężny Król w ogóle mi nie powiedział, że jestem złym człowiekiem. W ogóle mi nie potępił, w ogóle nie powiedział mi ani jednego słowa. Parę słów, które do mnie powiedział, wryły się wtedy w moje serce. Wryły się i zostały do dzisiaj. Ten Jezus Chrystus Nazarejczyk, Pan Panów, Król Królów, powiedział do mnie wtedy parę krótkich słów: Tomaszu, bo tak mam na imię, idź do domu spać, od dzisiaj będę twoim ojcem. Jak rano wstaniesz, będziesz innym człowiekiem. I kochani, ja poszedłem do domu spać. Szłem wtedy, byłem najszczęśliwszym człowiekiem chodzącym po tej ziemi, bo poznałem prawdę, bo poznałem Boga, Boga, który kocha człowieka. Bóg jest miłosierny, Bóg kocha mnie i kocha ciebie. I ja i ty jesteśmy dla Niego wyjątkowi. Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć wam. I słuchajcie, gdy rano wstałem po spotkaniu z Jezusem Chrystusem, jedno spotkanie odmieniło całe moje życie. Gdy rano wstałem, przestałem pić alkohol. Gdy rano wstałem, przestałem zażywać narkotyki. Gdy rano wstałem, już w ogóle od tamtej pory nie okradłem żadnego człowieka. Gdy rano wstałem, nienawiść, którą miałem do żony taką bardzo, że chciałem ją zadźgać nożem, została wyczyszczona z mojego serca. Rano jak wstałem, byłem innym człowiekiem. Gdy rano wstałem, wyjrzałem przez okno, spojrzałem na ludzi, w moim sercu poczułem, że kocham drugiego człowieka. Nie kocham cię tak jak swoją żonę, ale kocham was wszystkich tu na tym rynku. Tak jak swoją mamę, tak jak swoją siostrę. Jesteśmy tutaj na tym miejscu dzisiaj specjalnie dla was, by powiedzieć wam, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty wykonało się wszystko, żeby żyć zwycięsko tu na ziemi. Ale żadna religia ci tego nie powie. Dlatego my jesteśmy, by każde z was usłyszało, że każdego dnia możemy chodzić zwycięsko po tej ziemi. Nie musimy biedować, nie musimy chorować, nie musimy żyć w potępieniu, nie musimy mieć tak złego życia, jakie nam oferuje ten system. Wiecie co? Mamy piękne mieszkania, mamy piękne samochody, mamy wszystko na półkach w sklepach, latamy samolotami, robimy co chcemy. Wiecie co? Świat jest... Ten system jest w ogóle zakłamany. Szatan kręci tą ziemią, owinął se ludzi wokół palca. Manipuluje każdym człowiekiem. My jesteśmy tu po to, żeby wyjąć was z tych religijnych pudełek, żeby wyciągnąć was z tego systemu, w jaki powkładał was ten świat. Chcemy, żeby z waszych nosów spadły ciemne okulary, żebyście mogli w końcu przejrzeć na oczy, żeby wasze uszy usłyszały prawdę, coś innego niż daje ten system, coś prawdziwego, coś realnego, realnego Jezusa Chrystusa, który chce mieć relację z tobą. On chce, żebyś rozmawiał z Nim, On chce, żebyś z Nim przebywał, On chce, żebyś do Niego mówił, On chce, żebyś składał na Jego barki każdy swój problem. On jest dostępny dla ciebie za darmo. To jest wszystko w ogóle za darmo. Całe zbawienie jest za darmo. Zbawienie w ogóle jest, wiecie co? To jest w ogóle łaska Boża, to jest w ogóle niezasłużona przychylność Boża, że my w ogóle możemy być w niebie. Wiecie,
Kochani, ten system religijny wmawia nam, że musimy być dobrymi ludźmi, że musimy karmić biednych, że musimy sąsiadce porąbać drewno. Tak, to jest fajne, ale to nie jest droga do zbawienia. Jedyną drogą do zbawienia, jedyną drogą, żeby znaleźć się w niebie, jest Jezus Chrystus. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. I dopóki swoimi ustami nie wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, a w sercu swoim nie uwierzysz, że zmartwychwstał, nie będziesz zbawiony. Nie ma takiego miejsca jak czyściec, że teraz sobie pogrzeszysz, posiedzisz po śmierci 5 lat, a potem pójdziesz do nieba. Nie ma żadnego świętego Piotra, który spuści ci drabinę z nieba, a ty sobie po niej tam wejdziesz. Nie ma, nie ma żadnej figury lanej, do której się modlisz, a przez nią trafisz do nieba. Nie ma żadnego człowieka, który może ci pomóc w twoim zbawieniu, bo pamiętaj, Pismo Święte mówi, że przeklęty jest ten, który opiera się na drugim człowieku, i przeklęty jesteś, bo opierasz się na księdzu. Będziemy tutaj około 2-3 godzin, kochani, będziemy wam mówić o tym, jak dobry jest Bóg. Będziemy wam mówić, że On jest Bogiem miłości. To jest miłosierny Bóg. Bóg umiłował tak świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie zginął tutaj na ziemi i w niebie żył wiecznie z Bogiem, a nie był dojeżdżany przez szatana w piekle. Szatan to jest bity frajer. To jest bita pała, który manipuluje, który steruje drugim człowiekiem. Jesteśmy tutaj po to, żebyście przejrzeli na oczy. Jeszcze raz wam powiem, nie jesteśmy żadnymi Jehowymi, nie jesteśmy żadnym związkiem religijnym, nie jesteśmy katolikami, nie jesteśmy prawosławni, jesteśmy reprezentantami mocy Bożej tutaj na tej ziemi. Jesteśmy tu po to, że kiedyś jak staniesz przed Bogiem, że kiedyś jak umrzesz, staniesz na sądzie Bożym, to nie powiesz Bogu, nie będziesz miał alibi i nie powiesz, że nie słyszałeś prawdy, bo tu są ludzie, od których dzisiaj usłyszysz. Kochani, tak jak mówię, będziemy tutaj około 2-3 godzin, będziemy wam mówili nasze świadectwa, jak poznaliśmy Chrystusa, ale i tak jak mówię, jesteśmy reprezentantami Bożej mocy tu na ziemi. I jeżeli jesteś osobą chorą na jakąkolwiek chorobę, jeżeli masz połamane kości, jeżeli masz ból w kręgosłupie, jeżeli jeździsz na wózku inwalidzkim, masz problem z chodzeniem, masz problem z biodrem, może masz raka, może masz HIV, może masz AIDS, możesz podejść do nas, może masz odchlania marskość wątroby i codziennie cię ona boli, możesz do nas podejść, zostaniesz uzdrowiony natychmiast. My położymy na ciebie nasze ręce, pomodlimy się do Jezusa o uzdrowienie twoje i zostaniesz uzdrowiony. Wiesz dlaczego? Bo 2000 lat temu, gdy Jezus Chrystus konał na krzyżu Golgoty, On krzyknął w ostatniej chwili, zanim oddał swego ducha: wykonało się! I to się wykonało. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty zostało przybite twoje potępienie, została przybita twoja choroba i twoja bieda. Kochani, podchodźcie do nas, pytajcie się, w ogóle nie chcemy od was złamanego grosza. To, co robimy, robimy za własne pieniądze. Nie rozdajemy tutaj ciepłego bigosu, nie rozdajemy tutaj gorących bułek. Jedyne, co możecie od nas otrzymać, to prawda, jak być człowiekiem zbawionym. To prawda, jak żyć w relacji z Bogiem, jak żyć w relacji z Jezusem Chrystusem. To jest dobry Ojciec. Wiecie, gdy Jezus chodził po ziemi, On objawił nam Boga jako Ojciec. I ja ci mówię też, kiedy On zjawił się w moim życiu, On do mnie powiedział: Tomaszu, od dzisiaj będę twoim ojcem. To jest dobry Ojciec, to jest dobry Ojciec, który nie chce nic złego dla swoich dzieci. On kocha nas wszystkich, ale pamiętaj, każdy z was, nie ja, ja nie jestem specjalnie wyjątkowy, to ty jesteś wyjątkowy dla Jezusa. On chce mieć relację z tobą. Kochani, jeżeli są osoby chore,
podchodźcie do nas, my będziemy się o was modlić, będziecie uzdrawiani natychmiast, nieważne jakie choroby wam dolegają. Jeżeli jesteście osobami zniewolonymi, tak jak kiedyś byłem ja, może macie problem z narkotykami, może macie problem z alkoholizmem, może jesteście złodziejami, może macie problem, bo codziennie onanizujecie się przed ekranem swojego komputera, może codziennie latacie po burdelach, nie wiem, przyjdź do nas, bo to jest zniewolenie, które zniewala cię. Przyjdź do nas, my pomodlimy się o twoje uwolnienie. Zostaniesz uwolniony ze swojego zniewolenia. Nawet jeżeli papierosy palisz, a chcesz je rzucić, podejdź do nas. Gwarantuję ci, że po naszej modlitwie nie będziesz palił papierosów. Kochani, będziemy tu około 2-3 godzin. Nasi przyjaciele, moja żona, Tadek, będziemy składać wam nasze świadectwa, jak spotkaliśmy Jezusa. Będziemy tutaj wam mówić, że to jest dobry Bóg. Pamiętajcie, to jest miłosierny Bóg, który z bydlaka, takim jakim kiedyś byłem ja, zrobił przez jedno spotkanie normalnego człowieka. Dzisiaj w ogóle jestem człowiekiem, który ma malarską firmę, zarabiam sam na siebie, tak jak kiedyś kradłem, dzisiaj zarabiam sam na siebie. Wiecie, nie ćpam, nie chleję, nie kradnę, moje życie jest przepełnione miłością. W ogóle miłością bezinteresowną. Wiecie, to nie jest taka miłość ludzka, że my chcemy ją czuć. Wiecie, ja nawet nie chcę jej czuć, bo ja cały czas chodzę w tej miłości. Czuję tą miłość od swojej żony, czuję tą miłość od swojego przyjaciela Tadzia, od swoich przyjaciół tu z Kolna, ale przede wszystkim, wiecie co, mam wywalone na wszystko, bo wiecie co, bo kocha mnie Bóg. Hallelujah.